W poprzednim odcinku. Bardzo wcześniej przełącznik. Fajne to. No widzę, że przed nami czyha już jakiś budynek i zapewne ktoś przy nim będzie. Ach. Dobrze się orientuję, jak ich już dotknę. Widzę, ten po środku będzie jakiś cięższy. Nie jestem pewny, ale ten typek w tle chyba sprawia, że oni mogą zaatakować aż 3 razy. Albo nas co osłabia? No tak. Osobie Vanilli, której chciałem, nie masz, dobra. Dobra, medyk. Nie wierzę. Nie wierzę, że hop padł. Jak to nie jest włos, wstawaj. Vanilla, lecz szybciej. I lecz prawidłowe osoby, a nie te, które mają najwięcej zdrowia. Molkop się znowu wyłoży, no. O Jezu. Ja, pora sprawdzić twoje techniki. Bo się od nich różnisz i walczymy. Sobie na wodę i prąd. To pada tak szybko. Nie wierzę. To powinien na nim się skupić najpierw. Nie no, żart. Znaczy trzeba wam rozwinąć teraz wasze zdolności. Bo niby ten jego znaczek wygląda jak prąd, a jakoś magii prądu nie używa. Dobra, jeszcze nadzieja. A no dobra, bo tu. Tu biegniemy dalej. O, jebale. Zeskocz, zeskocz. I weźmiemy to. Idziemy. No! A, przynajmniej po cichu. Ty tak nie polepsza naszej sytuacji. Będę atakował, dopóki się nie skończy. Skończą większe obrażenia. Wtedy przejdę na tego, co tam odpala te tańce heretyczne. No i czas na tego mocniejszego. Dobra, medyk, bo już się zaraz mogę wyłożyć, a wtedy się zakończy pojedynek. A ty go spróbuj siebie uleczyć. Dobra. Biegniemy dalej. W sumie fajne niebo. Biegniemy, biegniemy. Mam dość tych walk. Tutaj coś się stanie.
Matte taze. Iścia ni ka? Nie. Sunao dzia ne na. Ikuzo. O nie. Poważnie nadal jestem murzynem jako głównym... Boże. Nie mogę to... Nie, nie mogę zmienić. Super. To super. Tego niczego się nie opyla jej chyba rozbijać. Kurde, nie wiem, no. To takie zdolności, które by się w sumie... Kurde. To się czasem może przydać, więc... No i tak ma na zwyżkę tych punktów, a jakoś level up nie widzę, żebym mógł rozwinąć w najbliższym czasie, więc... Wydajmy te wszystkie punkty na to, co się tylko kurde da. No i oczywiście w połowie się zatrzymało. Po drodze są te dobra. No masakra, dobra, się zobaczmy w jaki sposób wy chcecie walczyć. Taki chcę. To mi się też podoba. Dobra. To jest zmienia fakt, chociaż... Dobra. Zobaczymy jak sobie poradzicie w tą trójkę. A teraz przecież my już tak walczyliśmy. Tylko, że teraz nie będę miał zdolności... tej... możliwości używania zdolności tej... Lightning. Teraz on jest słaby przeciwko prądowi, prawda? Dobrze, znaleźć tylko jedno. Chyba nie o to mi chodziło. A nie, no dobra. Będę musiał to zmienić. Sas, zaraz się wyłożysz. Dobra, brakuje nam jednej zdolności, czy zdolności. Tutaj muszę to dodać jeszcze jedną możliwość walki. Ma być Revenger. Revenger. Ty masz być medykiem. W aktualnym etapie, jak są ci żołnierze nieodporni na prąd, to... O, faktycznie się może przydać. Dobra, cześć. Nara, nara, nara. Kurde. A, oni też są słabi na... Boże. Czy nie? Boże. No tak, brakuje nam jeszcze jednej rzeczy. A, dlaczego tego nie zauważam w trakcie, jak sobie tu ustawiam? Dobra. I ustawiamy ostateczną, kurde, walkę, czy walkę. Tryb Revenger, Revenger i Revenger.
W sumie, może i ona używa tej wody i prądu, ale... Bo najmniej, że ona ma za to słabszą magię, tak czy inaczej, bo jej zmieniłem w końcu ten... broń wcześniej kiedyś i ma silniejsze zwyczajne ataki. Ale dobra. Ciekawe schody. Ciebie, że robi dobrze. Ona zwyczajnymi atakami robi więcej niż z tą magią. I co mogę sprawdzić, jeszcze zmieniając szybko na to. Bo zapamiętałem, jak pasek schodzi, jak on atakuje. Podobnie. Bardzo podobnie. Ciężko się zdecydować. Dobra, nara. Ale tutaj są te dwa roboty. Nie, ona ich jedzie swoimi atakami bardziej. Po prostu widzę. Mogę się sprawdzić na tym. Tutaj walnęła po 106 i po 104. Teraz zobaczmy, jak walnie z magii. Po 70 i tak kilka razy, no żart. Jednak lepiej skupić się na jednej ścieżce, a nie że ja uważam, że... No, mówiłem, że ona jest lepsza w walce, no to niech używa tej walki, a nie że ja z niej staram się zrobić pół wojownika, pół maga. O, jakiś pierścień. Zobaczmy, co robi. Daje nam... odporność na ogień. Czyli będziemy walczyć teraz na coś, co używa ognia. Ja sobie tego tutaj nie przydam, nie było. Tak, pośpiesz się, Boże, co ja robię? Grzebię sobie w jajach! Wygląda na miejsce godne bossa. Znaczy, tutaj nie była anima? To nie to miejsce, ale to miejsce wygląda jak... Co to jest? Aha, nadzieja sobie gdzieś tam poszedł. Aha. Okej. Okay. Takie walczcie sobie. Ja popatrzę. O kurde. Dobra analiza. I ataki, ale dobra. Aha,
Czyli nie jest na nic jakoś super specjalnie tego odporny, a na nic. Kurde. Wiele jak nas Panilia uleczy, to mam pomysł. Postaram się wzmocnić nas i osłabić jego. Zadam to pierwsze. To mnie uleczy, dobra. I potrzebujemy teraz... Dobra, nie będzie to. A tak na tylko kilka chwil. Ona nie używa magii. Ona nie używa magii. Dobra, daj medyka. Medyk! Dobra, teraz... O dobra, uaktywnił się pasek. Jedziemy go. I ostatnia fala ciosów i leży. Jeśli kto je zadał? Lightning. A tu nagle jakaś druga forma. Byłem blisko. Tak, oczywiście ona sobie jeszcze włosy poprawia. Czemu walczymy z nim dwa razy? Aha, bo to była tylko rozgrzewka. Logiczne, po co zadaje takie głupie pytanie? Już dopiero teraz zaczął zadawać konkretne obrażenia. Gdy jak bardzo bym chciał nas uleczyć, to nie mogę tego zrobić przez najbliższe jeszcze dwa ataki. A czemu? Pasek już się prawie zapełnił. O kurw! To jest żart. Żart. Atakujcie go, atakujcie go! Nie! 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 Ja nie mogę. Żelada. Zawiodłem. Dobra, na razie normalnie go atakujemy. Przynajmniej przez tę falę. Teraz się przełączamy na sekundkę na to. Damy sobie lepsze czary i w ogóle. Ona chyba osłabiła przeciwnika. I możemy teraz przejść na medyka. On powinien zadawać teraz słabsze obrażenia. O ile używa magii? Nie wiem. No na moment jeszcze przejdziemy na to i wzmocnimy siebie. Dobra, potrzebujemy medyka. Teraz czas na frontalny atak. I teraz dostaniemy tak mordę, że będę płakał. O, albo nie. Albo nie, bo dwa razy dostajemy. Dobra, póki dostaje większe obrażenia, to i tak jakoś nie zagra naszemu zdrowiu jakoś specjalnie. Dobra, teraz już wolę nie ryzykować, zmiana na maga. Dobra,
O, to będzie bolesne. Ja. Po tym jak pani Jana suleczy, to będziemy mogli zmienić styl. Dobra. Jeszcze chwilka i znowu będzie ta furia aktywowana. Po tych trzech ciosach przemieniam się znowu na medyka. No i nie wiadomo kiedy będzie chciał strzelić ze swojego brzucha, to może nam pobalić wanilię bardzo łatwo. Dobra. No nie wierzę! Dobra, lecz siebie. Lecz siebie albo zginiemy! Dobra, jeszcze raz nas... albo dobra, zmiana. Dzięki za uleczenie mnie i walczymy. I teraz już powinien paść w ciągu kilku ciosów. Ja pierniczę, wanilia! Ogarnij mnie! Ogarnij mnie! I walka wygrana. Okej, okay. Aha, Lightning może być medykiem, a Sask może być komandosem. Dopiero? Parusnia, konnanoga yamahodo irun daro? Saa na. Gun demo Parus no joufou wa gokuhi atsukai da. Genba no heishi wa muchi douzen sa. Rashii na. Teki wo shiranee de tatakaeru no ka? Teki wa teki da. Simpuru na kotte. 迷わなくて済む。迷わなければ戦えますか。だから生き延びてる。 O, oblokowaliśmy coś w końcu w sklepie. O, mogę ulepszać bronię. Ja pierniczę, ale przed tym. Zresztą nie dość, że tutaj nie ma save'a i nasz czarny przyjaciel na czymś rozmyśla, to my tak samo rozmyślimy. Pomyślimy na temat rozwijania tego murzyna pod komandosa. Co właściwie masz? A. Powiedziałem, że trochę to słabe. Trochę. To jest pewien fakt, że magia by się nam przydała. Ale ona pod medyka naprawdę. No po prostu sobie tego nie wyobrażam, no. Lightning, która jest medykiem. Boże. No nic. A. Dobra, ale widzę, że jeszcze temu chłopowi możemy coś chyba rozwinąć. No rozpróbujemy synergistę. To nie tak, żebym mógł nim walczyć, czy cokolwiek nawet. Dobra. Idziemy dalej. Hej ho, schodami do góry by się szło. Nie bardziej platformą niż schodami, ale... Chyba w ciągu jednej sekundy wyskoczyliśmy z tamtej dziury i ziemia na nowo powstała.
Trochę jestem na tyle głupi, że czegoś nie zauważyłem. Ale dobra. Zobaczmy, o co chodzi w sklepie z tym ulepszaniem. Ona tego nie używa. Chyba. Ona używa tego i mogę z tym co zrobić. Co to jest? Zwiększa ekspa broni? Okej. Ale ja myślę, że ja to ogarnę już poza odcinkiem, więc co nas czeka w dalszej podróży i co właściwie ja tutaj zaplanuję, dowiemy się o tym w następnym odcinku.